Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, Pasje, Miasto, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa, a w przestworza Państwa zaproszę i powiem Państwu, że taki gość w moim programie, który jest realizowany już od 5 lat, no chyba jest po raz pierwszy. Nie chyba, na pewno jest po raz pierwszy. Gościem moim i Państwa Michał Parkitny. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam kolegę i widzów. Nie będziemy sobie panować. Tak. Przyznam się Państwu, że dostałem tuż przed rozmową słodką łapówkę, pyszne ciasto czekoladowe. No, Michał mówi to, ty Wojtek stawiasz kawę, ja przynoszę ciasto i pogadamy. Tak, specjalnie tego ciasta tutaj na stolik nie kładłem, bo wezmę do domu. Michał nie chciał jeść, ale to nie o cieście będzie rozmowa, tylko będzie rozmowa, proszę Państwa, o lataniu, ponieważ mój gość wzbija się przez tworza statkiem powietrznym, który nazywa się? Wiatrakowiec. Wiatrakowiec, czyli tak. Można powiedzieć, że to przypomina gdzieś tam w konstrukcji helikopter? Z wyglądu przypomina taki mały śmigłowiec, ale śmigłowcem nie jest. Gdybyśmy jakby prześledzili zasady lotu, na jakiej zasadzie on się wzbija w powietrzu i działa, to bliżej mu jest do samolotu niż do śmigłowca. Aha. Ale zanim w ogóle o tej twojej pasji, bo niewątpliwie to jest pasja, no to muszą paść pytania w tym cyklu, które zawsze padają. Częstochowianin? Można powiedzieć, tak, urodziłem się w Częstochowie. Mm-hmm. Mieszkam teraz w Kłobucku. Mm-hmm. Ty masz jakąś wiedzę na temat swojej rodziny? Ja chciałbym zapytać od dziadka, pradziadka. Wiesz coś, czy nie za specjalnie? Z Częstochowy. Tak? Z Częstochowy. A czym się zajmowali na przykład twoi przodkowie też? No, jeden dziadek dziwiarstwem. Aha. Babcia również. No, rodzina, no, jak każda inna, tak? Ale ta pasja do latania to ty? Czy wcześniej było? Właśnie z tą pasją do latania to było tak, że trochę przez mojego tatę, ponieważ mój tato często zdarzało mu się, że opowiadał, jaki miałem piękny sen, tak? I opowiada, że rozkładał ręce i latał. No i tak kiedyś pojechał na lotnisko w Kłobucku. Mieliśmy takie lotnisko, stowarzyszenie jakieś tam pilotów. Pojechał na to lotnisko motocyklem i zaproponowali mu lot. I tato się przeleciał motolotnią z kolegą i powiedział, kurczę, Michał, to latanie to takie fajne, przyjemnie było. Mówi, chodź, będziemy czymś latać, tak? I wymyślił, że będziemy się uczyć latać na parolotni. I pierwszy kurs skończyłem, zaczął tato uczyć się latać na paralotni. I mówi, przyjedź, zobaczysz jak na tej paralotni jest, jak chłopaki latają, fajnie, ekipa, super, tak? I kiedyś podjechaliśmy motorkiem z żoną popatrzeć, jak to oni tam latają na tych paralotniach. No i tak od tych parolotni się zaczęło. No, jak już skończyłem kurs na parolotnie, potrzebowaliśmy kogoś, kto by nas nauczył latać na parolotni z napędem. No bo z silnikiem. Do parolotni jest potrzebne, albo są potrzebne góry, tak. Albo jest potrzebna wyciągarka. Nie można parolotnią polecieć bez napędu z ziemi, tak? No to tato mówi, no to ten napęd, tak? To założymy sobie ten silnik na plecy, to nas będzie pchało do przodu i tak będziemy sobie w koło komina latać. Kolega, który znajomy powiedział, wiesz co, ja mam takiego kolegę, który jest instruktorem i uczy latać na parolotniach, on przyjedzie
Was nauczy. Ale to kolega taki obieży świat, tak? Pochodzi z Łodzi, pracował w Stanach, znaczy mieszkał w Stanach, pracował w Chinach. Mówi, Michał, 2 dni i was nauczę na tym latać. Kolega przyjechał, wieczorkiem siedzimy, nocował u nas i on zaczyna opowiadać, jak w Stanach ma tam swój jakiś samolocik i latał wiatrakowcem. A my takie oczy, a coż to ten wiatrakowiec, co to za maszyna do latania? Jak on nam pokazał na YouTube filmiki, co potrafi latać, jak potrafi latać wiatrakowiec, jaka to jest dzielna maszyna w powietrzu, no to my z tatą tak popatrzyli na siebie, ale to my już nie chcemy latać na tej paralotni, my chcemy tym wiatrakowcem latać. Okazało się, że w Polsce jeszcze w tamtym czasie, to było 14 lat temu, nie było szkoły, która uczyła latać wiatrakowcem, bo wiatrakowiec jest powiedzmy w Polsce, nie wiem, 15-16 lat być może. Czyli nie było jeszcze przepisów wiatrakowcowych. No był kłopot z wyszkoleniem się na wiatrakowca. Najbliższa szkoła, tato znalazł, że jest na Czechy i plan był uknuty taki, że jedziemy na Czechy na wakacje, a z tych wakacji wrócimy z uprawnieniami i będziemy już umieli latać wiatrakowcem. Tak? Ale numer. No i słuchaj. I udało się? Już tam nitki były pociągnięte, że jedziemy, już były pierwsze rozmowy dograne, ale w tym czasie otworzyła się pierwsza szkoła w Polsce, która uczyła latać na wiatrakowcu. I to było w Białymstoku, firma Liberty Flea. I do tej firmy żeśmy się zgłosili i zostaliśmy jako jedni z pierwszych osób w Polsce wyszkoleni na wiatrakowcach. Ile takie szkolenie trwa? To jest około 25 godzin. Tak, a teraz no, ile to trwa, gdybyś... No ale to jest na pewno poza praktyką też teorii dużo, prawda, i tak dalej, no bo to musisz tak, wiedzieć. Bo mówimy dwie rzeczy, tak, no. bo sama nauka latania jakby praktyczna to jest 25 godzin, a wtedy teorii było około 70 godzin, tak, ale w tej szkole uzgodniliśmy tak, ponieważ ta odległość była duża. A nie ma obowiązku robienia praktyki w tej szkole, gdzie uczysz się latać. Tak? Tą praktykę można zdobyć no, teraz nawet przez internet. Tak? Tak, są kursy i możesz ukończyć tą praktykę, tą teorię. Tak. A z praktyką no, to już potrzebny ci jest instruktor i szkoła. Tak? I my żeśmy się umówili, tak, ponieważ do Białegostoku kawał drogi, umówiliśmy się tak z tą szkołą, że teorię zrobimy tutaj u nas i zrobiliśmy ją w Częstochowie na Rudnikach, na aeroklubowym lotnisku. Zdobyliśmy teorię z tatą, a samą naukę latania skończyliśmy w szkole w Białymstoku. Czyli prawda jest taka, że gdyby nie sen twojego ojca, to może nigdy w życiu ty byś nie latał. Więcej niż pewne. Więcej niż pewne. Tak, tak. Zaczęło się, całym tym impulsem był sen mojego taty, że on rozkładał ręce i lata. Powiedz mi jedną rzecz, bo jeżeli, ja mam na przykład taki problem, ja mam problem z, mam lęk wysokości. Tak. Ja się, jak jestem wysoko, to ja się źle czuję, znaczy czuję się niepewnie, kręci mi się w głowie, mam jakiś taki strach. Wiesz, no na przykład odwiedzam kumpla na 10 piętrze, wychodzę na balkon i mówię, mieszkam na pierwszym, więc... więc w miarę tak, tak, w miarę nawet, jak to tam... Wiesz, to jest tak, że... No dlatego w ogóle nigdy, przede wszystkim nigdy w życiu nie leciałem, nawet kukuryźnikiem. Nie siedziałem w żadnym samolocie, w żadnym szybowcu, nie wzbiłem się w powietrze. I może stąd ten lęk. Tak? Może no. Też, ale no wiesz, jesteś na wysokości, no nie wiem, 700-600 metrów nad ziemią. Tak. I jak sobie z takim strachem radzić? Powiem ci tak, przez 14 lat jak latam. I oczywiście latam z różnymi ludźmi. I z moimi oczywiście uczniami, bo uczymy Uczysz. Latać na wiatrakowcu.
to 3 osoby poczuły się źle. Przez 14 lat 3 osoby. Tak, ale to były osoby, które tak naprawdę były chore, czyli ten błędnik ich po prostu szaleje, jak widzi tą wysokość, tak? Bo w 90% to są ludzie, którym się wydaje, że oni mają lęk wysokości, a tego lęku wysokości nie mają, ponieważ jaka jest różnica, jak ty stoisz na 10 piętrze, i się okazuje, że ty się czujesz źle. No wszystko ci zaczyna falować, pływać, tak? Z czego się to bierze? Z odczucia wysokości. Jeżeli stoisz na 10 piętrze, patrzysz na dół, widzisz 9, 8, 7, 6, drzewo, ziemia. Przez to odczucie do ziemi, tej wysokości, ty czujesz się źle. W momencie, kiedy lecisz, jesteśmy na tej samej wysokości, i ty patrzysz ze statku i widzisz tylko i wyłącznie ziemię. Nie ma żadnych przeszkód po drodze. I się okazuje, że ludzie na ziemi się boją, bo nie wiedzą, jak to będzie, że myślą, że to będzie jeszcze wyżej niż 10 piętro, czyli będą się czuli jeszcze bardziej źle, tak, niekomfortowo. A się okazuje, ja się wzbijam i pytam, słuchaj, no jak się czujesz? A on mówi, Michał, wspaniale, możemy latać ile chcesz. Taki lot wiatrakowcem najdłużej to ile może trwać? No bo to paliwo i tak dalej, i tak dalej. Tak, nie? Ale tu jest jakaś tam zmienna zawsze. No skąd się bierze ta zmienna? Na przykład z temperatury, z masy załadowczej. Czy ja polecę sam, czy polecę z tobą, czy będę miał 20 litrów paliwa, czy 80 litrów paliwa. Czyli jeżeli tą masę startową załadujemy ten statek, każdy statek ma tą masę startową maksymalną określoną przez producenta, którą nie możemy go przeładować. Jeżeli pisze, że statek ma masę startową 560 kg, to musimy trzymać tak, wszystko poukładać, całe nasze, nie wiem, no, jakąś naszą walizkę, którą bierzemy, drugą osobę, plus ilość paliwa, musi się to wszystko zamknąć w maksymalnej masie startowej. Wtedy jest bezpieczny lot. Tak? Nie możemy tej masy nie możemy zwiększyć. Dobrze, ale Michał, jest tak, że na przykład paraglajciści biją rekordy, nie? No bo oni wykorzystują te prądy powietrza i że tam przeleciał, załóżmy, 100 kilometrów, prawda? Czy tam 200. No, w każdym razie mierzą odległość, maksymalna odległość. Wiadomo, że od tej masy i tak dalej to zależy, no ale jak lecisz z kimś, to ile możesz przelecieć? Nad morze dolecę, bez tankowania. Z Kłobucka? Tak. Poważnie? I wykonałeś kiedyś taki kurs? Do Białegostoku wielokrotnie, na Kaszuby, no to tam powiedzmy brakowało 20 minut lotu nad morze, tak? Dobrze, i ile się leci? Do Białegostoku około 3 godziny. Z Częstochowy. Pięknie. Tak. I to nie trzeba, słuchaj, żeby wykonać taki dobry czas, bo mówimy, że to jest tylko 3 godziny, tak? Bo to jest jakaś alternatywa dla kogoś, nie wiem, teraz wiadomo, jak jest na ulicach, jakie są korki. Tak. Ktoś potrzebuje duże odległości, pokonuje przez całą Polskę w jednym dniu, w drugim dniu jest z drugiej strony Polski i tak dalej, tak? To jest jakaś alternatywa dla ludzi, takie latanie. Powiedzmy tak, jeżeli jedziesz tam, najprościej wyliczyć to tak, jeżeli autem jedziesz w dane miejsce 6 godzin, to wiatrakowcem ten lot wykonasz w 3 godziny. Tak, to jest skrócenie tego czasu o połowę. To jest tak najprościej. A teraz jeżeli mówimy o kosztach, fajnie, ktoś sobie kupi takiego wiatrakowca, ile kosztuje taka podróż, tak? To jest dokładnie, wyjdzie tylko to samo, jakby jechał autem. No tak, bo to przecież... No dobrze, ale kwestia wylądowania. Musisz wiedzieć, gdzie chcesz usiąść. Oczywiście taki lot musi zostać zaplanowany. I tego się uczymy w tej ale teorii. To zgłaszasz na przykład, że jakimś służbą czy coś, że przylatujesz? Mogę, nie muszę. I teraz tak, jeżeli patrzymy na mapę Polski i najwięcej przestrzeni jest wolnej, ona nazywa się G. Jeżeli zaplanujemy lot tak, że różne elementy po drodze, na przykład park narodowy,
lotniska, my będziemy je omijać, tak? Tylko będziemy latać w tej strefie G, w tej wolnej. Nie masz obowiązku nikomu tego lotu zgłaszać. Tak to wygląda. A teraz, no, jeśli chodzi o to lądowanie, bo teraz jaka różnica właśnie, no bo mówiliśmy, że wiatrakowiec lata jak samolot, tak, że bliżej mu do samolotu niż do śmigłowca. Wiatrakowiec nie ląduje pionowo, jak śmigłowiec, tylko ma lądowanie samolotowe, ale krótkie. Czyli wiatrakowiec, jeżeli dotyka kółeczkami ziemi, to praktycznie stoi. Czy można powiedzieć, że to jest lądowanie na punkt. Aha. Tak, że ja potrzebuję do zatrzymania wiatrakowca 10 metrów. Aha. I teraz ta przestrzeń, która nam jest potrzebna do wylądowania, no to tak naprawdę ona jest, można powiedzieć, wszędzie. Tak? Wszędzie, tak. No, że to jest mega, mega bezpieczne latanie wiatrakowca. Jestem pod dużym wrażeniem. Nie, wiesz, dla mnie w ogóle to, co opowiadasz, to jest pewnego rodzaju magia, bo jak usłyszałem wiatrakowiec, to w ogóle, wiesz, z czym to się je w ogóle? Co to za maszyna? Tak, o co tu chodzi i tak dalej. Dobrze, no to może nie wiem, no spróbujmy, zareklamujmy. To jest tak, że na przykład ktoś chciałby zrobić komuś prezent i że ktoś chce się przelecieć wiatrakowcem, to gdzie może? No rozumiem, że może co, skontaktować się z tobą, tak? Tak, oczywiście. Zapraszam w Kłobucku na ulicy Szkolnej 184. Tam ale mamy, w internecie mamy... jest też? Tak, oczywiście. Czyli... Latająca szkoła. Moja firma. Latająca szkoła. Proszę Państwa, jakby ktoś chciał poczuć się jak ptak, no to, ale głośno jest, nie? Hałas jest dość duży. Hałas no jest dość duży, ale mamy specjalne kaski, które wygłuszają hałas i nie mam problemu z tym, że latam na przykład 6 godzin dziennie, bo na przykład w szkole i jestem cały dzień. Ja nie mam, wiesz, dyskomfortu, że siedziałem w tym statku 6 godzin. Tak? To jest, to jest tak, że po prostu te kaski są przygotowane na to, że mają wygłuszać, wycinać ten hałas zewnętrzny. Tak? Powiedz mi, szkolisz, to znaczy, że jest dużo osób chętnych, którzy chcą takie uprawnienia? No, cały czas koledzy przychodzą, zdają egzaminy i latają. Tak. Grono moich kolegów latających wiatrakowcami oczywiście się powiększa, ale nie... Ale ile w Polsce może być takich wiatrakowców? No, około 50 pewnie jest. Jest około 50. Tak. Jak zaczynałem latanie, było 5. Pięć. Czyli powiedzmy razy z tego... 10. No, z tego, powiem Ci tak, w tym lotnictwie ultralight, tak, które jest w Polsce, to małe lotnictwo, to najszybciej rozwijająca się gałąź to są wiatrakowce. Najwięcej nowych statków zarejestrowanych w Polsce to są wiatrakowce. Dobrze, ja muszę o to zapytać, bo czysto jak gdyby takiej praktycznej historii. To jest koszt takiego wiatrakowca, to jest duży koszt? No powiedzmy od 150 tysięcy zaużywany w górę. Do ilu? Ile pieniędzy masz na wydanie? Tak? Jeżeli chcesz wiatrakowca za 500 000, to jest, będzie za 500 000, tak? Na tej zasadzie, bo wiatrakowce nie są budowane tak jak w motoryzacji auta. Że buduje się auto i szuka się na niego klienta. To tak nie działa. W statkach powietrznych budowany on jest dla ciebie. I teraz jak ty go skonfigurujesz? Pod siebie. Pod siebie, to już na etapie ramy mogą być różnice w tym wiatrakowcu. On jest budowany stricto dla ciebie. Że tam ma być na przykład z tyłu podnóżek do wsiadania, albo ktoś sobie nie życzy. I już będzie różnica w ramie. I tak z wszystkimi elementami, które ty zamówisz, to on jest, tak już jest układanka robiona, że ten wiatrakowiec ma być zrobiony tak, jak ty chcesz. Ale to co, są w Polsce firmy, które to robią, czy to się zamawia gdzieś za granicą? Tak, są w Polsce już firmy, które produkują wiatrakowce. Przepiękne.
Poważnie? Tak. Pięknie, no dobrze. Latającego gościa mam w programie. Fruwającego. No, jakby z tego lotnictwa to oczywiście szkolenie. Przyszłych pilotów, tak? No. Ale też prowadzimy mechanikę, czyli naprawiamy te statki, samoloty i wiatrakowce i dopuszczamy do lotu. Czyli... No tak, tylko bo to jest tak, że w momencie, kiedy w samolocie wysiądzie silnik, no to jeszcze mamy tą możliwość, że są te skrzydła i tamtym, prawda, no możemy próbować gdzieś szukać miejsca, żeby usiąść. Dokładnie. W przypadku wiatrakowca podejrzewam, że w momencie, kiedy silnik przestaje pracować... To rotor przestaje pracować, czyli to śmigło leci, w góry, tak? I wiatrakowiec leci w dół. Do ziemi. No to właśnie, no to teraz wytłumaczę. To jest tak wspaniała maszyna, że tego rotora u góry nie można zatrzymać. Gdybyś nawet chciał, gdyby ten silnik stanął, ten rotor jest rozpędzany, nie ma nic wspólnego z silnikiem w locie. On jest rozpędzany od napływu strug powietrza. Najprościej to wytłumaczyć, jak spada nasionko drzewa klonu i obraca się samoczynnie do ziemi, tak zwane noski. Tak. Na tej samej zasadzie rozkręcony jest ten rotor w wiatrakowcu u góry. I teraz on bierze zawsze strugi powietrze pod siebie i jest rozkręcony. Jak lecimy, to on jest w dodatnim natarciu do powietrza. Bierze strugi powietrze pod siebie i rozkręca się tak te noski. No ale teraz dobrze, śmigło, które pcha wiatrakowca, jest umieszczone na silniku i teraz to powiesz tak, no dobrze, no ale to śmigło z tyłu nie będzie go pchało, no to te strugi powietrza nie będą lecieć od przodu i nie będą rozkręcać tego rotora. Mhm. Ale powiedzmy, wiatrakowiec leci, silnik przestaje pracować, wiatrakowiec ma opadanie, a jak ma wiatrakowiec opadanie, to strugi powietrza pionowo idą do góry przez rotor i rozkręcają ten rotor. Nie da się zatrzymać tego rotora, a przez to, że on działa na zasadzie autorotacji, to my to wykorzystujemy i lądujemy wszędzie. Mało tego, powiem ci jeszcze lepszą rzecz. Nigdy nie wykorzystujemy silnika do wylądowania, nawet jak on jest sprawny. Zdławiamy gaz do zera, czyli tak jakby był silnik wyłączony i wtedy wiatrakowcem lądujemy. Proszę cię, no cudownie. Czyli to jest w ogóle tak naprawdę bardzo bezpieczna maszyna, bardzo bezpieczny statek. Powiedziałbym tak, że wiatrakowiec z bezpieczeństwem miażdży każdą maszynę latającą. Pięknie. Dobrze, gotujesz? Tak, od czasu do czasu gotuję. A co lubisz najbardziej? Co ci najlepiej wychodzi? No rosół moim jest sztandarowym. Tak? Rosół to jest moja bajka. Super, moja też. Ale to potem pogadamy, bo to nie... Dobrze. Bo to nie program... Bo to można drugi program na temat tego rosołu, tak? Wiesz, ja myślałem kiedyś, żeby... Ponieważ kuchnia jest moją pasją, uwielbiam, odpoczywam w kuchni, ruszyć z programem kulinarnym, ale wiesz, po prostu tych programów kulinarnych jest po prostu takie zatrzęsienie, że czasami mnie wręcz irytuje, wiesz, bo oglądam jakiś program kulinarny i ktoś kroi pomidory i nie wycina gniazd. I z tymi już gniazdami. Się denerwujesz. Ja mówię, no jak można tak pomidora do sałatki wrzucić bez wyciętej. No ale to inna bajka. Dobrze. Tak. Muzyka. Czy muzyka w twoim życiu jest ważna? Tak, mam dobre nagłośnienie w domu. Jak, i słuchasz? Ale czego na przykład? Co, masz wszystkiego, czy jednak jesteś tak ukierunkowany, że raczej... Raczej wszystkiego, tak? Wszystkiego po trochu bym powiedział, tak? Mm-hmm. A taki ulubiony wykonawca albo ulubiony zespół twój, to co by to było? Nie wiem, może Metallica. Metallica, tak? Jak już mam te głośniki, które to działają, to, tak? To jak puszczę tą Metallicę, no to słychać, że to jest muzyka, tak? Wtedy, no. Kino, film. Kino, film. No tak do kina to sporadycznie chodzimy. Ale ja bym chciał na przykład dowiedzieć się taki film, który naprawdę pamiętasz albo który jest dla ciebie ważny. Nie mówię ostatnio, tylko ogólnie to masz taki ulubiony film?
Kurczę, nie wiem. Nie potrafię nie. tego. No bo dla mnie na przykład ojciec chrzestny jest, wiesz, z Marlonem Brando jest po prostu, wiesz, górna poła, mogę oglądać. No wiesz, to jak, wiesz, oczywiście mógłbym tu jakieś no, Top Gun i tak dalej, bo to mówię, czy zboczenie tak. zawodowe bardziej, tak, bo jak się spotykamy no, z kolegami, to jednak no, prędzej czy później i tak zmierzamy w stronę latania, a jak ktoś na przykład jest w tym na imprezie i się dowie, że jestem pilotem i powie tak, słuchaj, jak to tam jest, wiesz, z tym lataniem, a ja najpierw się, pierwsze moje pytanie jest takie, czy ty naprawdę chcesz zacząć ten temat, tak? Bo po prostu to jest dla mnie studia, tak. mogę bez kresu opowiadać o tym lataniu, propagujemy latanie. Wystawiamy się na gdziekolwiek są targi, gdzie nas poproszą. Michał, może byście pokazali tego wiatrakowca, to ja na przyczepę, bo nie wszędzie się da wylądować, tak? To ja na przyczepę jedziemy i z żoną rozkładamy, propagujemy to latanie, tak? A żona też lata? Tak, dyrektor szkoły latającej, to akurat Dorotka i świetnie współpracujemy. I też ta pasja tak, że ty i wciągnąłeś żonę w to? Latamy razem, Dorotka nie jest pilotem, nie jest. Ale podróżujemy razem wiatrakowcem, jak lecimy gdzieś, na przykład na kaczkę do Polanicy, tak? No bo to mamy 1,5 godziny lotu, lecimy do Polanicy, jemy kaczkę i wracamy. Pięknie. No, można i tak. Ale powiedz mi, tam jest ciepło czy zimno, jak lecicie? Znaczy, no ja w zależności, jak wiatrakowcy. Jesienią, no tak, że... Jeżeli mamy wiatrakowca, który ma kabinę zamkniętą, bo są i otwarte, i zamknięte, i są cabrio, i zamknięte, tak? To powiedzmy w tym cabrio, no to trzeba się opakować. Konkretnie, najprościej to tak, jakbyś się szykował na narty. I wtedy może być minus 20 stopni i tym otwartym nadal jest przyjemność z lotu, bo jeżeli nie marzniesz w tym wiatrakowcu, to nadal jest przyjemnie. Tak. A jeżeli jest wiatrakowiec z kabinką, no to wtedy się do niego rozbieramy, bo tam jest przeważnie ogrzewanie. Jeśli ma kabinę, to ma ogrzewanie. No i wtedy no w ogóle komfort tego lotu się zwiększa, tak? Ale sercem jestem, gdybym miał wybierać, sercem jestem przy wiatrakowcu otwartym. Otwartym. Jednak czuć te strugi powietrza, jak się robi zakręt, jak wchodzą zza tej szybki. No, no dla mnie to jest lepszy wiatrakowiec. Dobrze. No to pytanie musi paść na koniec. Ja muszę, powiem ci, że jeszcze miałbym kilka, natomiast cały czas pilnuję czasu, bo jeżeli jest więcej niż 20 parę minut, ta oglądalność jest dużo mniejsza. Wiesz, ktoś tylko, pół godziny, nie, to nie odpalam, nawet nie będę. Aha, oczywiście. Więc ten czas jak gdyby jest istotny, dlatego będziemy powoli kończyć, ale to pytanie paść musi. Jaki jest w ogóle twój stosunek do Częstochowy? Co ty w ogóle sądzisz o tym mieście? No cóż, no. Co ja sądzę o mieście Częstochowa? Jak go postrzegasz na obecną chwilę? Nie wiem, jak wyrazić swoją opinię. No ale jest negatywna czy pozytywna? Raczej pozytywna. Raczej pozytywna. Tak. No okej. Okay. Czego życzyć? Czego życzyć? Tyle samo startów, co lądować? Nie lądować, no oczywiście, tak. No ale powiedz mi jedną rzecz, no bo to jest szmat czasu, ale muszę o to zapytać. No bo lotnictwo lotnictwem, ale czy zdarzały się, były przypadki, że jednak, nie wiem, ktoś popełnił błąd i że, no, że po prostu, no nie wiem, czy zginął, czy doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu, latając wiatrakowcem? Tak, no zdarzają się wypadki, tak? No ale to no, z różnych, że tak powiem, przyczyn. Ale bym powiedział przeważnie na własne życzenie. Aha. Tak, jeżeli trzymamy się pewnych reguł, zasad, które są opisane, które są określone, tak, to nie powinno nic złego się dać. To naprawdę to jest bezpieczny sport, tak?
No bo każdy mówi, kurczę, no Jezu, jak jesteś odważny, że ty się nie boisz latać, tak? No, każdy ma lęk. Wiesz, to musiałby być jakiś nienormalny człowiek, który powiedział, nie no, słuchajcie... Tak, to raz się żyje, tak? To nie o to chodzi. My w lotnictwie bardziej cenimy sobie rozwagę niż odwagę. Tak, to jest prawidłowa droga, tak? Ja wolę kogoś rozważnego, a nie odważnego. Ktoś powie, ja się nie boję, to ja będę z tobą latał, tak? To trochę nie w tą stronę bym szedł. No dobrze, proszę państwa, gościem moim i państwa Michał Parkitny. Podejrzewam, że będzie duża oglądalność, bo ja się cieszę, bo mam fajną rozmowę i bardzo interesującą. Człowiek, który propaguje lotnictwo wiatrakowcami, który szkoli ludzi i który dzięki swojemu papie wzbił się w powietrze, bo tatuś miał piękny sen i tak jakoś się to wszystko ułożyło. No i cóż mogę powiedzieć, bardzo rozważny pilot, lotnik, jak zwał, który... Podobno, ale to ja może z czasem sprawdzę, gotuje świetny rosół. No ale to się jeszcze okaże, kto lepszy. Zapraszam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I tu machamy. Trzymajcie się, Lubiska. Pozdrawiamy was. Przyjedźcie polatać. No dokładnie. Znajdziecie na pewno Wiatrakowiec, Kłobuc, Szkoła Latania. W internecie jest wszystko. Trzymajcie Super. Się. Pa, pa.